Zamek w średniowieczu mógł funkcjonować i być skutecznie broniony dopóty, dopóki posiadał prowiant i wodę. Oczywiście obrońcy byli ważni, ale jeżeli nie było wody, to zamek prędzej czy później musiał się poddać. Na zamku Gliwice wykuto studnię, która była kuta w litej skale i ma 60 metrów głębokości. Wyobrażacie sobie 60 metrów w dół kucia? No to było naprawdę co kuć. Zamek był prawdziwą fortecą. Jak widzimy, zamek górny, średni i dolny. Oczywiście też były tutaj kazamaty, jak w każdym zamku. No, nikomu bym nie polecał pobytu tutaj. To są prawdziwe kazamaty. No ale może to tutaj było przechowywane te pieniądze, które miały być przekazane Zygmuntowi Luksemburskiemu jako pożyczka od króla Władysława Jagiełły. Teraz powoli schodzimy. W dół. I jeszcze chorągwie poszczególnych rodów, które zawiadywały tam zamkiem przez stulecia. Pozdrawiam, czuwaj.